szybkości przelewy 24. No ogólnie będzie to całkiem łatwe do zrobienia. Zobaczycie, jak fajnie można sobie tutaj ogarnąć taką stronę, która będzie sprzedawać dla Was. Na początku pokażę Wam na szybko, jak stworzyć taką stronkę internetową. Na tej stronce dodam jakieś takie standardowe elementy, jak ktoś jeszcze z swojej strony web ich nie tworzył, żeby zobaczyć, co tutaj można osiągnąć tak na szybko. W drugiej części szkolenia opowiem Wam trochę o przelewie 24, o tym, jakie tam są funkcje i opcje. Podłączymy sobie takie testowe płatności do naszej strony. No i podeślę Wam linka, zobaczyć, jak to działa, że rzeczywiście to działa. Na koniec mam też dla Was kod rabatowy na korzystanie z naszej aplikacji, z naszego hostingu. Mam tu na myśli WebWave oczywiście, ale to pod koniec. Jeśli macie jakieś pytania, to śmiało wrzucajcie na czata. Ja i tak na koniec na nie odpowiem dopiero, bo tutaj po kolei będę sobie jechał z tymi tematami. Jakby coś złego się działo, to też piszcie, jakby było tak, że gadam niewyraźnie, bo za szybko, co mi się bardzo często zdarza, też dajcie znać, postaram się trochę zwolnić. Internet na mnie padnie, bo zrobiłem hotspota z telefonu, więc z tym też nie powinno być problemów żadnych. No to możemy zacząć. Nie przedstawiłem się, też może się przedstawię. Ja się nazywam Jędrek Jarmuszkiewicz, w WebWave zajmuję się szeroko pojętym marketingiem. Jak to w mniejszej firmie robię bardzo dużo różnych rzeczy. Jedną z nich są właśnie te webinary, które prowadzę. I sami zobaczycie, jak to nam tutaj wyjdzie. Dobra, mniej więcej wiecie, co się wydarzy dzisiaj na tym szkoleniu, więc po prostu może od razu zaczniemy, żeby nie przedłużać. Tak obstawiam, że zrobienie stronki, podłączenie płatności zajmie nam jakieś 40 minut. No i potem będziemy mieli 20 minut taką pogadankę. Odpowiadam na Wasze pytania, pokażę, co i jak trzeba z czym zrobić. Dobra, wyłączam kamerkę, żeby tutaj nie przeszkadzała Wam, żebyście się skupili na ekranie, a jak będą pytania, to włączę ją ponownie. Dobra, tak wygląda nasza główna strona. Żeby się zarejestrować, wystarczy po prostu kliknąć zacznij teraz. Trzeba podać jakiś adres e-mail. Ja tu podam sobie jakiś webinar test małpa.jendro.pl. Jakieś hasło dopiszę. I zostaniemy przeniesieni do kreatora. Po takiej rejestracji. Tu na samym początku kreator nas pyta, jak chcemy stworzyć stronę internetową. Czy chcemy zacząć od gotowego projektu, czy chcemy też zacząć od czystej strony zupełnie. I czym to się różni? Gotowe projekty to są po prostu szablony, które są gotowe, wystarczy podać jakieś teksty tutaj, swoje zdjęcia wrzucić, adres zmienić, tam numer telefonu, no i stronka jest dosłownie gotowa, więc z szablonu stronę zrobić naprawdę znacznie szybciej niż robiąc ją od podstaw. No ale wada takiego rozwiązania jest taka, że prawdopodobieństwo, że ktoś ma podobną stronę, jest naprawdę bardzo duże, więc jeżeli chcecie mieć niepowtarzalny projekt, to koniecznie trzeba zacząć od czystej strony. I taką opcję właśnie wybieram. Dobra, tutaj zrobimy webinar, sobie nazwę tą stronkę. Szerokość strony. 1200 pikseli szerokości strony to jest taka szerokość, która zaspokaja potrzeby 90% monitorów i ogólnie komputerów, na których się przegląda strony internetowe. No to warto taką szerokość 1200 zostawić. Ja sobie zmieniam na 1000, tutaj na lapku jestem, więc no, będzie mi trochę wygodniej. Jak tworzycie stronę, koniecznie 1200 zostawiajcie. Klikamy dodaj serwis. Łyk herbaty. Tutaj na początku pojawił się taki filmik, jak stworzyć stronę internetową. Warto sobie go obejrzeć. Jest tutaj trochę na webinarze trochę innych informacji niż to, co tutaj na tym filmiku widać. Ale nic nie szkodzi na przeszkodzie właśnie, żeby sobie obejrzeć to. Ja ten filmik tu wyłączę. No i jesteśmy przeniesieni do kreatora. Tu kreator na przykład nam podpowiada, co możemy zrobić, jak zrobić. Za pomocą takich kwadratów kolorowych chcę Wam pokazać, jak sam kreator działa. Ja podpowiedzi włączę. Tu są elementy, które dodajemy do naszej strony. Po prostu przeciągamy je w miejscu, w którym mają się znaleźć. Całe działanie kreatora polega na tym. Wszystko, co robicie, możecie sobie przeciągać myszką. Tam, gdzie chcecie, zmieniać rozmiary takich elementów. No jak w Windowsie. Dosłownie. Jak w Paindzie. Można to przeciągać, przesuwać. Wszystko, co do piksela, możecie sobie ustawić tam, gdzie chcecie, więc jakby ilość możliwości we własnym projekcie jest po prostu ograniczona tylko Waszą inwencją i chęcią działania. Dobra, wywalam tylko kolorowe kwadraty i zacznę tworzyć taką przykładową stronkę. Najpierw dodam grafikę, która będzie takim głównym elementem naszej strony. Po lewej stronie wybieram obraz i robię dodaj pliki z dysku. Ja już mam tu grafiki przygotowane oczywiście, żeby nie tracić czasu na tym szkoleniu, na szukanie tych grafik, więc
Później to trochę szybciej, żebyście mieli szukać tych grafik. A jak macie już gotowe, to bardzo szybko. Klikamy dwa razy. Wybierz. No i mamy tutaj naszą grafikę dodaną. Jak widzicie, robię wszystko myszką póki co, klawiatury jeszcze nie dotknąłem. Ale jeśli ktoś chce bardzo dokładnie coś ustawić, to tutaj mam taki box, położenie na dole. W, H, X, Y. W i H. W to jest szerokość, H to jest wysokość tego elementu. Możemy ręcznie zmienić na 100 pikseli. No i mamy element na wysokość 100 pikseli. Możemy też na przykład zmienić Y, czyli to jest to, każdy z podstawówki pamięta, oś X i Y, czyli po prostu położenie, to jest punkt zerowy naszego kreatora i położenie się zmienia, patrzcie jak się zmienia X i Y, w zależności jak przesuwam ten element, też można sobie to ręcznie wpisać na przykład. 0, 0, żeby wrócić do punktu wyjściowego. No i tak to właśnie działa. Jak chcecie bardzo dokładnie do piksela, to myszką czasem się nie da, trzeba tutaj sobie poprawić. A jak Wam wystarczy z samodzielną myszką, to myszka wystarczy. Dobra. Zwiększam wysokość tej grafiki na 500 pikseli. I jest tutaj taki przycisk, taka opcja szerokość 100%, jeśli ją zaznaczę, to grafika rozszerza się na cały ekran. I działa to w taki sposób, że na każdym komputerze, na każdym monitorze, na jakim mi świecie sobie tą grafikę, to ona zawsze będzie dostosowana do szerokości ekranu. Ważną rzeczą jest to, żeby wszystkie elementy, które dajecie, to jakąś treść, znajdowała się w szerokości strony. Spójrzcie sobie tu, Wam pokazał, co jest na szerokości strony. Spójrzcie sobie tutaj na górną podziałkę. Jest między 0 a 1000 pikseli. Ja dałem szerokość 1000 pikseli, przypominam. Między 0 a 1000 pikseli muszą znaleźć się wszystkie elementy, jakie tworzycie. Ponieważ jeśli coś się znajdzie poza tą podziałką, na przykład w taki sposób, to jest bardzo możliwe, że ten kształt albo tekst, jakby to był powiedzmy, zostanie gdzieś tutaj obcięty. Więc żeby mieć pewność, że wszystkie elementy się poprawnie wyświetlają, muszą znaleźć się w ramach szerokości tej strony. Oprócz tych elementów rozszerzonych na 100%, no ale to są zasady grafiki czy kształty właśnie, więc one jak są obcięte na jakimś monitorze, to jakoś nie ma z tym związanej specjalnej tragedii. To nie treść przecież. Dobra, wykorzystając ten tutaj element, co dodałem, też go rozszerzę na 100%. No i trochę zmienię mu kolor, bo słabo tutaj da. Więc zmienię mu kolor na taki powiedzmy, większe i zmienię tutaj kolor. No, nie wiem, czy tego koloru. Nawet wezmę sobie kolor z mojej ściągi, żeby tutaj długo nie szukać tego koloru. Ok, tutaj można wstawić przezroczystość każdego elementu, spójrzcie. Wjeżdżam sobie tym tutaj z suwakiem w dół i ten element się rzuca bardziej przezroczysty, aż kompletnie znika. Więc chcę osiągnąć taki ładny efekt, taki przezroczystości. Wstawię gdzieś tutaj powiedzmy i będzie ok. Ok. Mamy dodany element taki do naszej strony. Dodajemy jakiś tekst teraz. Tutaj wybieramy element tekstowy, przeciągamy znowu. I wpisujemy jakąś treść. Ja sobie ten element rozszerzę na całą szerokość strony, a nie ekranu, spójrzcie. Czyli od 0 do 1000 jest ten element teraz. Dzięki temu jestem pewien, że jak wyśrodkuję wszystko, co w nim jest, że to na pewno będzie na środku. Tworzymy dla Ciebie przyjazne miejsce. No powiedzmy, że taki slogan. Tutaj strona pewnie jest związana z architekturą, więc może to pasować do naszego tutaj. To robimy. Dobra, zwiększam czcionkę 40 pikseli. No i jakoś to wygląda. Czcionkę możemy zmienić na zupełnie dowolną czcionkę, jaką sobie wymyślicie w internecie, jaka jest, ponieważ WebWave obsługuje wszystkie czcionki z Google Fonts, więc wystarczy taką czcionkę dodać. Przejdźmy tu w ustawienia. Zarządzaj czcionkami, dodaj czcionkę, przechodzimy zgodnie z instrukcją na Google Web Fonts. No i tu macie całą potężną listę czcionek do wyboru. Ja wiem jaką chcę, więc ją po prostu wpiszę w wyszukiwarkę. Czcionka lato, klikam plusik. Ten oto okienko otwieram, wchodzę w Customize i zmieniam opcję language przy językach na Latin Extended. Bardzo ważna rzecz, jeśli nie ma opcji Latin Extended w czcionce, czy tam w foncie, to znaczy, że czcionka ta, czy font, nie obsługuje w pełni polskich znaków i nie na każdym kompie polskie znaki wyświetlą się poprawnie. Dlatego jeśli nie ma tej opcji, a wasza strona jest po polsku, to lepiej takie czcionki nie wybierać. Jeśli jest ta opcja, to macie pewność, że czcionka będzie działać poprawnie z polskimi znakami. Dobra. Kopię ten kodzik i wklejam go po prostu tutaj. Ta czcionka dodana. Zaznaczam sobie ten tekst, co tu mieliśmy i po prostu zmieniam czcionkę. Dokładnie tak. Łatwo i prosto. Dobra, dodałem tu jeszcze jakiś tekst, jeden taki mniejszy.
Możemy na przykład ze standardowego lorem ipsum coś podebrać, żeby nie tracić myślenia. Czyli skopiowałem kawałek lorem ipsum i też tutaj rozszerzę ten element. I szybko go wyśrodkuję. Też tutaj będę większą szczątkę 4. Pewnie na lato. Kreator mi tylko wkładał opublikował stronę, ale póki co nie będziemy tego robić. Dobra, no i mamy tutaj taki nagłówek, jakby tą naszą główną część naszej strony internetowej. Dodajmy jeszcze jakiś przycisk do tej strony. Tu po lewej są przyciski. Po prostu je przeciągamy w to miejsce, w którym chcemy, żeby się taki przycisk znalazł. Mogę go powiększyć sobie tak na oko, a jak ktoś lubi dokładnie okrągłe liczby, to tak jak ja zrobić tutaj. Spójrzcie, taka opcja byłego niedawno się pojawiła. Nie wiem, czy tak długo trwało, ale jak się przesuwa elementy do środka ekranu, to one się automatycznie uśrodkują. Pojawia się taka prowadnica i ona po prostu podjęła uśrodkowanie. Jeśli nie chcecie, żeby ona się pojawiała, to wystarczy przytrzymać kontrol i ona się wtedy nie pojawia. A bezkontrolowa, bardzo wygodne i można spokojnie uśrodkować sobie taki przycisk. Bardzo fajnie to działa. Dobra, zaznaczam sobie treść na tym przycisku i zrobię. Kup e-book, powiedzmy. Zrobimy tutaj kup e-book, bo na podstawie e-booków, jakby sprzedaży e-booków, pokażę Wam, jak działa stronka. Które powiększy tą czcionkę. Najpierw zmienię na lato. 6 pikseli. No jest ok. Pogrubimy. Spójrzcie, jak najeżdżam myszką na ten przycisk, to zmieniają się jego kolory. I przycisk ten właśnie ma opcję, że oba te kolory, obie te stany do przycisku, czyli stan normalny podjechać myszką, można oddzielnie sobie wyedytować. Więc my wyedytujemy sobie kolor tego. Jesteśmy tutaj zaznaczona z opcją w stanie normalnym. No i wybieramy kolor. Można wpisać dokładnie kod do koloru, więc ja go po prostu przepisuję z tego i z tej mojej ściągi, żebym tego nie szukał, żeby to wszystko ładnie pasowało. Jest też stan po najechaniu myszką i w tym stanie też możemy zmienić kolor na inny, żeby to nam bardziej pasowało do designu całej strony. Dobra. OK. I mamy tutaj taki oto przycisk, który bardzo fajnie nam pasuje do reszty strony. Można jeszcze tutaj zaokrąglenie ustawić, na przykład po pikseli i 100 pikseli. Po najechaniu myszką i przed, no ale ten taki zaokrąglony przycisk moim zdaniem jest brzydki w tym miejscu, więc zróbmy 10, żeby był lekko, te krawędzie były zaokrąglone, żeby miały takie kanciaty. No, myślę, że jest ok. Dobra, mamy tutaj w kilka minut zrobioną taką górną część naszej strony. Dodajmy teraz jakieś logo naszej stronie, więc stwórzmy to na podstawie takiego podobnego paska. Dodaj kształt po prostu. Wysokość zróbmy mu tego kształtu 60 pikseli i rozszerzmy ten kształt na 100%. Mamy coś takiego, ten wypadałby kolor zmienić, więc użyjemy tego przezroczystego, co tu niżej użyliśmy, tylko damy trochę mniej przezroczystości, żeby był taki bardziej widoczny. Z ikonami, no i naszym logo będzie co? No serduszko powiedzmy, niech będzie do walentynek daleko, ale niech będzie serduszko. Klikamy wybierz, no i zmieniamy rozmiar tego naszego serduszka 50 na 50 pikseli. Przyciągamy tutaj 5 pikseli od prawej strony, 5 pikseli od góry, wtedy będzie na pewno na środku i mamy logo. Możemy, no tutaj dopiszmy jeszcze coś, żeby nie było. Architektura, dobra, dużo literami, czcionkę zmienimy, lato, no i mamy takie logo, powiedzmy, naszej firmy, którą wyprodukowaliśmy. Dobra, jest powiedzmy, ok, dobra, dodajmy sobie jakąś sekcję jeszcze z naszej strony. Na przykład niech to by taki opis po prostu firmy o nas, powiedzmy, coś na zasadzie o nas. Dodajmy sobie tutaj to. Wybierz rozmiar 70 pikseli, 70 pikseli. Tak, na oko w tym miejscu. Tutaj drugi obraz. To 70, 70. I dodajmy sobie trzeci obraz, na przykład ten. Wybierz, tutaj jak zaznaczycie kłódkę i zmieniacie tutaj jeden z tych rozmiarów, wysokość albo szerokość, to wtedy proporcjonalnie zmienia się ten drugi. Nie trzeba dwa razy klikać, tak jak robiłem przed chwilą.
Dobra. A my takie ustawienie. Czy elementy możemy je zaznaczyć wszystkie razem w bardzo łatwy sposób. Jak w Windowsie, przeciągacie, tak jak widzicie, myszką. Są zaznaczone wszystkie elementy. Możecie też z kontrolem każdy po kolei dodać. Tu możemy ustawić rozmieszczenie, żeby się wyrównały te elementy w poziomie. Możemy też pisać ręcznie. Wysokość miały tą samą. No i są bardzo równo. Spojrzę na czata, czy wszystko jest ok. Tutaj widzę, że nikt o nic nie pyta, więc chyba wszystko działa dobrze. Dobra, jedziemy dalej. Czasem zdarza się tak w Creatorze Webway, że dół tej naszej strony przykleja się do elementów, które sobie tutaj edytujemy. Wynika to z tego, że kreator automatycznie dostosowuje swoją wysokość do ilości elementów na stronie. I z tym się nie trzeba męczyć, po prostu kreator robi to za nas, no ale czas nam przeszkadza. No, bardzo łatwym sposobem i skutecznym jest po prostu wrzucenie sobie kolorowego kwadrata, tak żeby, dajmy jakiś lepszy ok, żeby po prostu, żeby o nim nie zapomniał na pewno. Jak on jest taki świecący, to na pewno nie zapomnimy, zjeżdżamy nim na dół i on nam odpycha po prostu tą wysokość strony w dół i możemy ze spokojem działać dalej. Dobra. Dajmy też tak na szybko jakieś elementy tekstowe. Na przykład nie, coś takiego tutaj wrzucimy. Też kawałek lorem ipsum, może zmniejszmy sobie tą czcionkę, 16 dajmy i wyśrodkujmy wszystko. Też może wyłączymy pogrubienie jeszcze, dobra, mamy coś takiego, 50, o, coś tam można napisać o nas, jeszcze nie, nie tutaj dodało, choć po prostu, żeby wam pokazać, że jest taka opcja, a nie o to, żeby coś tu konkretno wpisać. Ctrl-C, Ctrl-V, to po prostu dodaję sobie element. Wrzucam na oko w to miejsce, Ctrl-C, Ctrl-V. I tu każdy z tych elementów można po prostu... trochę jesteśmy na środku, jak widać. Dobra, już żeby nie było. Wstawmy na oko w taki sposób. No i mamy gotowe te elementy. Dajmy sobie kolejną sekcję z naszej strony. Tutaj jakiś bajer zrobimy, czy na przykład paralaksę. Już wam pokazał, co chodzi. Dodaj sobie obraz. Mamy tła. Bierzmy na przykład to. Oj, to grafika jest trochę duża. O, megabajt. No, pół mega, więc jest bardzo dużo, no, ale już 30, że dodajmy. Nie będę zmieniał, to szkoda czasu na to. Wielka grafika, tutaj zmienię jej wysokość na 300 pikseli, powiedzmy. OK. I dam szerokość 100%. Szerokość 100% tej grafiki. Kwadracik jeszcze w dół, żeby nam tu nie przeszkadzało. Dodajmy jakiś taki mieszny kolor na to, żeby ta grafika nam tak nie świeciła bardzo po oczach. Okrągłe liczby, już wspominałem. Wysokość 300. Ten kwadrat daje dokładnie takich samych rozmiarów jak ta grafika, co tu się znajduje. Zobaczcie, po co to robię. Zmieniam kolor tego kwadrata na ten, który mieliśmy wcześniej gdzieś używany. Okej, szerokość 100%. No, trochę przesadziłem, więc jeszcze wchodzę w kolor, który... żeby widać, co tam się dzieje pod spodem. Dobra. Tu możemy dodać sobie na przykład nagłówek jakiś kolejny. Weźmy na przykład to Ctrl-C, Ctrl-V. Wkleję sobie, żeby nie pisać od nowa po prostu to samego. Tu wpiszmy nagłówek sekcji z Parallax. Mamy coś takiego. Możemy zmienić kolor nawet, powiedzmy, na jakiś, żeby nie był tak samo wszędzie. Fajny ten, co już użyliśmy. Albo inny, bo jest mało wyraźny. Ten. No, zostawmy to w taki sposób. Dobra. Musieliście mnie jeszcze to. Też wkleiłem Ctrl-C, Ctrl-V. I jeszcze mniej jestem. Dobra, tutaj coś mam stworzone. Taki tu nagłówek kolejny. I zróbmy tą paralaksę. Wystarczy zaznaczyć tą grafikę. Widzicie, zaznaczyłem sobie obraz ten, co tu jest. I tu jest efekt paralaksy. Wystarczy zmienić szybkość przewijania. Tak. I teraz spójrzcie, jak to się nam zachowa. Jak sobie użyłem zjeżdża w dół, to ta strona tak, no dokładnie, to jest taki efekt, paralaksa to jest taki efekt płynącego tła w tle. Tła w tle. No widzicie zresztą o co chodzi. Jeden klik i gotowe. Dobra, dajmy szybko jeszcze jedną sekcję. Na naszej stronie, żeśmy zdążyli zrobić wszystko, w tej sekcji będzie animacja. Skopiuję te dwie rzeczy, Ctrl-C, Ctrl-V. Jadę niżej sobie z tym. Sekcja z animacją. Zmienimy kolor ten czarny. Taki prawie czarny. Skopiuję sobie stąd ten kolor, żeby tutaj był na pewno tak samo. Dobra, same trójki. Będzie łatwo zrobić dokładnie ten sam kolor.
Okej, dobra. I dodajmy animację. Ja tu sobie przygotowałem grafikę, która jest pocięta na części. Można uzyskać naprawdę fajny efekt. Wybieram pierwszą. Wybierz. Szerokość tej grafiki będzie musiała być 500 pikseli, żeby było... Zresztą zobaczcie, o co mi chodzi. Chciałam szerokość 500 pikseli, a wysokość ten robię na 500, powiedzmy. Dobra, wklejam. Tu tą grafikę układam. I dodajmy jeszcze jedną grafikę. Tutaj. Obraz. Drugą przygotowaną, prawe. Wybierz. Y1400 również. 500. No i tylko dociągnięto do presy. No widzicie, w tym momencie to była taka po prostu grafika, zdjęcie jakieś. A my włączymy animacje, różne dla obu tych elementów. Tu macie, widzicie, o co chodzi. Włączyłem po prostu animację w tym panelu, dostosuję sobie. Niech będzie przylot, trochę taki dłuższy. Tak, przylot z lewej, tej animacji damy przylot z prawej. Włącz, dostosuj. Prawej też z 300 pikseli. Sekundka, żeby trochę dłużej trwało. Dobra. O, jeszcze jedna rzecz, tak, dokładnie, bardzo ważne. Ok, dobra. No i teraz pokażę wam, jak to działa. Stronę można sobie bardzo łatwo podglądnąć. Obejrzeć, innymi słowy. Jeszcze kilka niżej, żeby mnie nie wadziło, ok. W prawym górnym rogu klikam ikon oka. I po kliknięciu jak tam, bo widzę, że to jakieś problemy z dźwiękiem były, wszystko ok? Jakieś chwilowe były tam problemy, czy to po prostu nadal trwa? Nie zadaję. No dobra, no postaram się więcej patrzeć tutaj na te czatach, jakby coś się działo, postaram się reagować. Dobra, dodałem sobie tutaj to wszystko i klikamy podgląd strony w prawym górnym rogu ekranu. Klikamy podgląd strony. Ona się prezentuje w taki sposób. Tu mam tą paralaksę i zaraz się pojawi animacja, która jak widzicie całkiem fajnie się prezentuje. To jest taka podstawowa rzecz zupełnie, tej opcji tych animacji jest naprawdę bardzo dużo. Można wykonać trochę inwencji, to jest spójrzcie z opcji w animacjach. Rodzaje, kierunki, no masa opcji różnych dziwnych, które można ustawić. I można przy odrobinie kreatywności osiągnąć naprawdę fajne elementy, fajne po prostu rzeczy na naszej stronie. Jeszcze raz pokażę, dokładnie tak to działa. Dobra, no zapewne tutaj każdy z was zauważył, że brakuje pewnej rzeczy na naszej stronie. Jest to menu. Tutaj spójrzcie, mamy listę podstron i z tych podstron nam stworzy się menu. O, wywalę tą podstronę kontakt, żeby nam tutaj nie wadziła, bo zrobimy sobie kontakt na innej stronie jeszcze. Dobra. Podstronę o nas zmienię na typ e-book. A po stronę galeria zostawię jako galeria i będzie wszystko ok. Tak już powiedziałem, tej mapie to już ją dodam tutaj. Ctrl C, Ctrl V, no szybko pokażę mapę do swojej strony. Zapraszamy do naszego biura. I po prostu dodajemy sobie tu po lewej stronie. Wybieram plusik i Google. Nasz kolorowy kwadrat już wywalę, bo nam się nie przyda tutaj. Trochę niżej z tą mapą zjadę. Szerokość 100% tej mapy. I mamy gotową mapkę. W jej ustawieniach tutaj wyedytuję mapę. Lewym przyciskiem ustawiacie pineski, a prawym je usuwacie. Oczywiście nie tylko Warszawa jest w Polsce, więc można w innych miastach też pineski na całym świecie ustawiać. Ja jestem z Poznania, więc zawsze w okolicach domu na webinarach pineskę wrzucam. Zapraszam do naszego zielonego Poznania. Zapisz. No i mamy gotową mapę na stronie opublikowaną. Tak, widzicie, ładnie się ta mapa przykleja nam też do dolnej krawędzi ekranu. No jest taka stronka zrobiona 20 parę minut. Fajna. Dobra, wiadomo, nie ma menu na naszej stronie, które dodamy teraz szybko. Wybieramy tej opcji, po prostu menu strony. Przeciągamy. Tu nam znowu kreator podpada, co to zrobić, ale to zaraz. Przeciągamy to menu tutaj. Trzeba powiększyć w taki sposób na oko. Krągłą liczbę bym wolał. Tu można wstać odstęp między elementami w menu, to 20 pikseli. Orientacja zostaje, wyśrodkowanie tych elementów. No jak widzicie, kolorystycznie nam się to bardzo słabo raczej pasowuje, więc każdy tutaj kolor można ustawić. Menu jak przyciski są stany.
normalnie po mechanizmie aktywny. Jeden jest stan trzeci aktywny, to jest po prostu ten stan, który nam mówi o tym, na jakiej dokładnie znajdujemy się w tym momencie podstrony. Tu ustawmy te stany szybko jeszcze. Stan normalny, wywalam kolor w ogóle, żeby go nie było. Zmieniam OK. Zmieniam kolor czcionki. Rozum w ogóle zmienię był rodzaj czcionki. Rozmiar tej czcionki też będzie 18 powiedzmy pikseli. No i jej kolor zrobię ten taki. Taki? Nie taki. Ten będzie lepszy. OK. Dobra. Mamy tutaj pierwszy stan zrobiony. Ten drugi stan, jak widać, jest nadal brzydki, więc też wywalmy kolor, żeby po najechanym myszką nie zmieniał się kolor tła tego elementu, tylko żeby zmieniał się kolor tekstu, na którym znajdziemy myszką. OK. Widzicie, po najechanym myszką działa to w taki sposób. Jeszcze mam stan aktywny, czyli strona, na której się znajdujemy. W tym momencie nie jest w żaden sposób określony, bo wszystko jest to, jesteśmy na głównej stronie, więc ona powinna mieć inny stan. Ten element menu i zmienimy stan aktywny. A ten taki pomarańczowy, no nie będzie to piękne może, ale nie tutaj, przepraszam, chodzi o kolor czcionki. Może nie będzie to piękne, ale będzie wiedzieć o co chodzi przynajmniej. Jeszcze pogubimy i dokładnie tak to działa. I jak przejdziemy na inną podstronę, to ten stan się nam tutaj zmieni. Dobra, jak się publikuje strony webowe? Żeby były widoczne w internecie i żeby internauci mogli wejść na tą stronę i po prostu korzystać z tego, co stworzyliście. Bardzo łatwo. Wystarczy kliknąć publikuj. Klikam publikuj i zaraz mam wkleję linka do naszej strony, żeby nie było, że tutaj wymyślam sobie coś. Spójrzcie, mamy stronę stworzoną, jest paralaksa, jest animacja, jest mapka, wszystko. Wymyślam, więc proszę bardzo. Stronka działa. No i wyszła całkiem fajnie ta stronka. Tak mi się wydaje. Jak na webinar. Dobra, no jeszcze tak, nikt nie napisał, ale jeszcze jest taka opcja, że można dodać sobie stopkę do strony, ale o tym zaraz. Teraz spójrzcie, jeżeli jesteśmy na tej stronie, co dałem link wam, klikamy kup e-book, nie przenosimy się na żadną podstronę. Tak samo galeria. Podstrona jest kompletnie pusta, sprawdzamy tutaj, na liście rozwiązań postron, pusto, pusto. Co z tym zrobić? Po pierwsze, trzeba sobie tutaj, nie trzeba na każdej podstronie dodawać od nowa tych samych elementów. Jest coś takiego jak szablon, czyli wszystkie elementy, które tam dodam do szablonu, będą wysiedlać na każdej podstronie w ten sam sposób. Już menu, którego stan się będzie zmieniał w zależności od tego, na jakiej podstronie jesteśmy. Już wam pokazuję, o co chodzi. Klikam sobie grafikę tą, która jest w tle. Najpierw jeżeli dodam do szablonu elementy, cześć Adrian, witamy cię. Dodaję tutaj elementy do szablonu. Zaczynamy zawsze od tła, od teł, więc pierwogie chyba to tak brzmi to słowo. Dobra, ja wybrałem tutaj tło, tą grafikę naszą, klikam dodaj do szablonu. Pasek ten kolorowy tutaj przezroczysty do szablonu, ten pasek również do szablonu. No i teraz już tak jak leci. Przycisk do szablonu, ten tekst do szablonu, ten tekst do szablonu, nasze logo do szablonu, czyli serducho, podpis architektura i oczywiście do szablonu wlecia też menu. Dodaj do szablonu. Dobra, mamy to, przechodzimy na jedną podstronę, spójrzcie, na każdej podstronie teraz są te same elementy, tylko menu się zachowuje w taki sposób, po prostu wiadomo o co chodzi z tym stanem aktywnym menu. Po opublikowaniu działa to też w fajny sposób. Zobacz stronę. Dobra, mamy coś takiego. Kup e-book, no to jest pusto, bo nic nie dodaliśmy, ale działa. Dobra, zróbmy, żeby ten przycisk kup e-book przekierował nas na podstronę kup e-book i wybieramy link do strona. I wybieramy kup e-book. Dobra, przejdź na podstronę kup e-book. I już teraz stworzymy sobie tutaj. Załóż, że mamy dwa e-booki, które sprzedajemy. Gdzie tu wrzuciłem? O, tu pożyczyłem od znajomych grafiki. Pozwolili, więc mam tutaj magazyn 1 powiedzmy. Dodaję magazyn 2. Ok. Magazyn 1, to jest strasznie wielka, ta grafika jest mniejsza. Powiem ci OK, dobra. 50 powiedzmy. No wam się przykujemy, dajmy. Prowadnicy nie chcemy. Dajmy sobie kwadrat kolorowy. Dobra. Mamy to i dodajmy sobie jeszcze drugi e-book, który też chcemy sprzedać w naszym. Róbmy też 300 pikseli wysokość.
miasta. Dobra, mnie tak. I tak. Wysokość, żeby było wiadomo. OK. Dobra. No i tutaj załóżmy, że dodajemy jakąś treść, o czym jest ten e-book. Szybko tutaj dodajmy coś. E-book. Jak tworzyć strony www. Załóżmy coś takiego. Tutaj pod spodem jest opisane, o czym ten e-book jest dokładnie. I tak dalej. No, powiedzmy w taki sposób, który Ctrl-C, Ctrl-V. Postanowiłem, że będzie trochę brzydka, ale chcę Wam po prostu pokazać wszystkie funkcje, a tu powiedzmy będzie roczna prenumerata. No i mamy coś takiego stworzonego. W taki sposób jest opis i teraz ważna rzecz, dodajemy przyciski, które nam pozwolą dokonać takiego zakupu. Załóżmy, że ten przycisk ma być w stanie normalnym czarny, z białą czcionką. A tutaj ma być, po najechaniu mieszką ma być jaśniejszy, powiedzmy. I klikamy tutaj, dopisujemy. Kupuję. Gdyby jeszcze użytkowników w błąd nie wprowadzać żaden, to może dodajmy jeszcze po najechaniu mieszką, jeszcze się tekst zmienić oczywiście. Może dodajmy to jeszcze jakiś taki kształt o podobnych wymiarach. 40, obramowanie dajmy mu jednopikselowe. Kompletna przezroczystość. OK. Jeszcze piksel niżej. No powiedzmy, że jakoś to wygląda. Takiego będzie dobrze. Będzie tu w tą stronę i tutaj wpiszmy jeszcze na szybko cenę, na przykład 37 zły. Jeszcze koniecznie przyciągnijmy tutaj naszą cenę tego miejsca. No i proszę bardzo, jest cena tego naszego e-booka. Kopiuję, wkleję tutaj teraz i powiedzmy, że prenumerata jest tam trochę droższa, dajmy 389 zł. I mamy takie dwa przyciski gotowe. I teraz, żeby te przyciski zaczęły sprzedawać, trzeba się zarejestrować w systemie płatności jakimś, który oferuje takie opcje. Oczywiście system, który my polecamy, jest system przelewy 24.pl. To jest bardzo dużo różnych opcji, które można za pomocą przelewy 24 na swojej stronce wprowadzać. No tutaj musielibyście się zapoznać, bo jak widzicie, lista opcji, rozwiązań płatniczych i wszystkiego jest naprawdę bardzo długa, więc no, nie będę o tym wszystkim tutaj opowiadał, tylko koniecznie wkleję link, żebyście na pewno sobie gdzieś zapisali. No i poczytajcie sobie, co oni tutaj oferują. Bardzo ważną rzeczą jest to, że trzeba po prostu założyć konto najpierw. Do tego jest potrzebna firma. No i trzeba dać się zweryfikować, że ta firma jest prawdziwa, no ale przy takich rozliczeniach finansowych, transakcjach nie jest to dziwne. Ceny też są bardzo przystępne. Przelew 24, na początku nie trzeba płacić, wszystko jest na podstawie prowizji, więc nie ma problemu, że trzeba zainwestować, żeby w ogóle zacząć. Jest to bardzo fajne. Ja już konto sobie założyłem w Przelew 24 i za to konto się teraz zaloguję. Klikam zaloguj tutaj na górę. I pokażę Wam taki przykładowy link płatniczy, jaki można podłączyć do webu. Klikam wejdź. Tutaj mamy różne informacje, kontakt, telefon i e-mail. Bardzo fajna rzecz, pomoc techniczna jest dostępna, jeśli się pomylę, pani Iga mnie poprawi, ale bodajże do 22 codziennie. Można dzwonić w razie jakichś problemów technicznych. Więc naprawdę fajnie to działa. Zgadza się, nie pomyliłem się. Cały support Przelew 24 jest do Waszej dyspozycji, można dzwonić, pisać, z przyjemnością pomagają, jeśli są jakieś problemy, to bardzo szybko można sobie taki problem rozwiązać. Dobra, tutaj jest cała masa różnych opcji, jakie można wprowadzić na swojej stronce. Można też zrobić coś takiego jak one click buy, czyli link płatniczy,
Nie nadaj tutaj na drugiej stronie, generator linku i my sobie to właśnie zrobimy. ID sprzedawcy, no to zostaje to moje, które tutaj otrzymałem, jak założę konto. Jeżeli macie tam kilka różnych firm, to z jednego konta obsługiwać różne po prostu te oto właśnie rzeczy. Na przykład tutaj mamy opcję do ustawienia i spiszmy tytuł płatności, co my tutaj mieliśmy pierwsze. E-book, jak tworzyć stronę www. No to wpiszmy e-book, jak tworzyć strony www. Dodatkowy opis. Naucz się tworzyć strony www. Czy tam trzy kropeczki, coś tam dalej. Ctrl-C, Ctrl-V, bo więcej treści. Dobra, kwota. Ustawiliśmy sobie tą kwotę na 37 zł. Mamy tu fajną rzecz, jak powrót URL. To może zrobimy to od razu. Zamiast galerii, ja tutaj zmienię na dziękujemy. Na dziękujemy zmieniłem sobie to. Na tej podstronie powiedzmy dodajemy tekst. No, gdybyście zrobił ładniejszą, na pewno tak na szybko, żeby pokazać, jak to działa. Robię dziękujemy za zakup. Krzyknik. 40 jeszcze. Dużo zrobimy. Zwalmy bardzo szerokość tej strony. Dobra. Przyśrodkujemy to. Ściągnie lato. Dobra. No a jest coś takiego. Zabracik. Proszę bardzo. Publikuję tą stronę. Kupię sobie link do tej strony. I tutaj jak mamy taką podstronę, to po prostu jeżeli ktoś dokona transakcji i ona się zakończy, to po transakcji zostanie przekierowana na tą podstronę, którą tutaj dodacie. Są tutaj dane do przesyłki. Można zostawić to puste, to wtedy użytkownik, który chce stworzyć sobie taki link płatniczy, użytkownik, który chce zapłacić za taki e-book, to po prostu tutaj będzie musiał wpisać swoje dane. No, wszystko dojdzie do Was oczywiście. Jeśli na przykład chcielibyście wykorzystać w inny sposób te linki płatnicze, to można bez problemu na przykład wysyłać do klientów gotowe linki płatnicze, które nie są na Waszej stronie, powiedzmy, bo chcecie na przykład takiemu użytkownikowi wystawić fakturę. No to po prostu wpisujecie tego dane, on klika, płaci, zwrotnie dostaje fakturę, więc jest to bardzo wygodne. Ja tutaj nie będę nic zmieniał, jeśli chodzi o to, żeby po prostu to nam pasowało bardziej do takiego sposobu jakby sprzedawania na tej naszej stronie. Więc tu wszystko popisywałem, chyba zaś się dowiemy, czy mnie tutaj nie przekieruje ponownie. Generuj. Link jest wygenerowany. Ctrl-C. Przechodzę na podstronę Kup e-book. Włączam do przycisku Kupuję link do. Wybieramy adres strony, czyli dokładnie link, który nam przerwy wygenerowały. OK, gotowe. Jeszcze zrobię ten drugi link płatniczy. Generator linku. Tytuł płatności. Prenumerata roczna. Naucz tworzyć strony www. Prenumerata tańsza. Coś tam dalej, kropeczki. V, kwota 399 i tu też zostawiamy tak jak było, czyli bez, dziękujemy i bez tutaj tych danych generuję link i również wklejam go tutaj do tego przycisku, kupuję link do adres strony, wklejam go. Dobra, publikujemy stronę i zobaczymy, czy to działa. Klikam zobacz stronę. No i mam tę naszą stronę, tu nic się nie zmieniło. Jest ten przycisk Kup e-book, który miał nas do podstrony Kup e-book przekierować, więc klikam w niego. Jestem tutaj. I mam te dwie opcje, które chcę sprzedać swoim klientom. Jest pierwsza opcja, za 37 zł klikam kupuję. Zostaję przekierowany do podstrony. Przelew 24. Tu jest nazwa sprzedawcy. Ja tu mam konto testowe, wiadomo, ale gdybyście mieli swoją firmę, to wszystko ładnie byłoby tutaj opisane. Tytuł e-book, jak tworzyć stronę www. To zapłaty. Uwagi, no to tutaj jakbyście opisali, o co chodzi, ja tutaj zrobię to Ctrl-C, Ctrl-V. No i tutaj wszystkie dane trzeba wpisać swoje, żeby takiej płatności dokonać. No i po dokonaniu tej płatności, ja tutaj nie będę żadnych danych wpisywał i tam tych przykładowych kart też nie będę tutaj podawał, żeby no nie tracić na to czasu, po prostu Wasz klient podaje swoje dane i pieniążki lądują na koncie, na Waszym koncie w przelewie 24, a Wy dostacie informację, że ktoś kupił i przesyłacie takiej osobie, powiedzmy, ten e-book właśnie. No i jak widzicie, jest to bardzo proste. Mamy tutaj ten drugi link płatniczy, który prowadzi do kwoty 399 zł. Klikam, kupuję. Widzicie,
kwota jest większa, prenumerata jest tańsza, no i tak samo, na tej samej zasadzie. Więc tak naprawdę, jeżeli chcecie sobie połączyć takie podstawowe rzeczy do sprzedaży, taką podstawową sprzedaż, czyli bez koszyka na swojej stronie internetowej, no takie rozwiązania jak Webwave Plus czy Web24 jest naprawdę świetne, jak widzicie, minęło 4 minuty, a zrobiliśmy stronę internetową, która no, na podstawie której można sprzedawać jakieś swoje po prostu usługi, czy też jakieś produkty. Don Pedro, właśnie, tak jak mówię, nie kupisz dwóch produktów za pomocą takiego czegoś w tym miejscu, ponieważ te przelewy 24 w połączeniu z Webwave, to co ja pokazuję, czyli te linki płatnicze, one nie zadziałają na zasadzie takiego koszyka. Jakbyś chciał na zasadzie koszyka móc sprzedawać produkty, no to trzeba by skorzystać z aplikacji takiej typowo sklepowej, no ale to nie temat na dzisiaj, ale w Webwave też są takie opcje. No. Więc ogólnie widzicie to w taki sposób. Jeszcze Wam pokażę szybko, jak taką stronkę dostosować do wszystkich urządzeń mobilnych. No, to zajmie mi 5 minut dosłownie. Tą podstronę przygotuję do urządzeń mobilnych wszystkich i pokażę Wam, że też tam będzie działać. Więc tutaj klikamy włącz RWD edycję. Jeśli macie jakieś pytania, to powoli możecie zadawać. Zaraz zacznę odpowiadać, nie? Tylko tu jeszcze Wam szybko pokażę, jak dostosować stronę do urządzeń mobilnych. Tu włączamy edycję RWD, czyli ustawienia, czyli naszej strony, żeby była mobilna. I klikamy sobie widok tabletu. Tu nam się to rozjeżdża, wszystko jak widzicie. Trzeba sobie to dostosować. Patent jest taki, że jak zmieniacie coś na jednym widoku, oprócz treści, to zmienia się na wszystkich. Czyli na przykład mogę zmienić wielkość tej czcionki, wielkość tych elementów. O, właśnie w taki sposób. I spójrzcie, na komputerze nic się nie zmieniło, a na tablecie mamy wszystko dostosowane. Od razu uprzedzam kolejne pytanie, które zawsze się pojawia, czyli o hamburger mini. Menu to na urządzenia mobilne, to Wam pokażę, tu jeszcze zmniejszę sobie tą czcionkę. Dostosuję tylko te miejsca tutaj. Dobra. To trochę bliżej trzeba. No, jeźdź mi niżej. Ależ oporny. Dobra, mamy to. E-book to gdzieś tu powiedzmy. Środkowane ładnie. Dobra. No i teraz to będzie. Spójrzcie tutaj, jest lista warstw. Jak ktoś korzystał z Photoshopa kiedyś, no to może tutaj sobie, no będzie rozumiał, co jest. Są warstwy po prostu, co jest wyżej jest widoczne, co jest niżej nie jest widoczne, czyli menu przesunę, widzicie, poniżej tego oto tła i przez to jest część menu, bo ona wystaje, jest po prostu poniżej. Jeśli chcę, żeby menu było na wierzchu, to przesunę na sam wierzch. Dobra. Jest lista warstw. Jeśli wyłączymy widoczność na telefonie, to tego elementu nie ma na telefonie. Dokładnie tak to działa. Tak samo z komputerem. Wyłączam widoczność na komputerze, wchodzę na komputer, nie ma menu. Włączam widoczność, jest menu. Teraz po prostu to menu, co tu mamy, wystarczy wyłączyć jego widoczność na komórkach i dodać nowe menu, które będzie hamburgerem już. Widzicie, to menu jest widoczne tylko na komórkach teraz. To drugie, które dodajemy kompletnie pusty element, dodaj i przeciągamy pod spodem elementy, żeby to, co jest na prawo od tego głównego elementu, będzie się po prostu wysuwać z tego menu. No i widzicie, jak to mniej więcej działa. Zmienimy szybko stan tego menu, żeby ten kolor nam tutaj nie przeszkadzał, taki brzydki. Ok, kompletnie przejrzysty, coś podjechali myszką. Tak samo. Ok, i zróbmy tam 50 pikseli na przykład. Tutaj. I wystarcza zostawić tło tego menu. A tło, jak się domyślacie, będzie tą grafiką hamburgera. To jakoś mam przygotowaną tą grafikę, ale ona chyba jest brzydka, ma tło białe, więc nie będzie takie fajne efektu, ale będzie wiadomo, co chodzi przynajmniej. Dostał się obraz tła, nie powtarzaj i popasuj. No i mamy gotowego hamburgera. Jeszcze przechodzimy na najwęższy widok komórkowy. Dobra, to przycisk. Jest przycisk. I jeszcze hamburgera wysuniemy. Tu trzeba ustawić widoczność tych wszystkich trybów RWD, które ustawiliśmy. Zapiszemy ustawienia. Jeszcze tylko szybko przejdź do naszej podstrony Kup e-book, na której dostosujemy sobie to, żeby to fajnie wyglądało na każdym widoku. Tablet, dobra, przesuwamy tu powiedzmy. Też tak na szybko, żeby tylko Wam pokazać, że się da. Dobra, jest na tablecie. Jeszcze
te dwa elementy trzeba przesunąć koniecznie. I tu, dobra, będzie OK. Kwadrat zostawiamy. Przechodzimy na komórkę. Tu nam się to nie zmieści. Takiej. Dobra, bierzemy tym po prostu niżej. Jeszcze tutaj zostawimy sobie ten kwadracik. Też może to wyśrodkujemy trochę. Podobnie. Dobra, i jeszcze tylko na ostatnim do komórkowy przechodzimy. Dostosujemy tak, żeby to wszystko się zgadzało. Środkowane. Te wyżej można na przykład. OK, to wyśrodkowane. Dobra. Tu. I te zakupy. I mamy gotową stronę dostosowaną do urządzenia mobilnego, która może sprzedawać. Publikuję to, co stworzyłem i już Wam pokażę, jak to działa. Publikuj. Wstawiamy. Zobacz stronę. I teraz spójrzcie. Przychodzę na kup e-book. Zmniejszam okno przeglądarki. I to zmniejszam po to, żeby Wam pokazać, jak działa ta responsywność właśnie. Spójrzcie, jak będę zwężał to okno, to po prostu te widoki, jeśli przejdziemy do momentu, w którym widoki nam tutaj już zaczynają przeszkadzać i robi się mało miejsca, to przeskoczymy na kolejny widok. Spójrzcie, jak się zachowa strona. Widzicie, że się przysuwa się jeden do drugiego, zmniejszyły się czcionki, menu się przysunęło do logo. Jeśli jeszcze bardziej zwężymy, czyli wejdziemy na komórce już na stronę, to pojawi nam się hamburger, no trzeba by dostać go core. Zmienia nam się też układ tutaj. Jeszcze bardziej zwężyć i pojawi nam się wersja na komórkę pionowo. Wszystko działa, klikamy kup e-book, czyli przechodzimy na tą stronę, gdzie jesteśmy. Klikamy kupuję, zostajemy przekierowani tam, gdzie trzeba. Tu też klikamy kupuję. Teraz jest kwota 399 zł. Dobra, widzę, że jakieś pytania się pojawiają, więc zaraz po kolei na nie odpowiem. Jest tutaj też z nami pani Iga Mrowińska o właśnie z Przew24, więc jak będzie jakieś pytanie, na które ja nie znam odpowiedzi, bo wiąże się bardzo z samym systemem Przelewy24, to pewno Wam tutaj odpowie. Dobra, ja do góry z tym pytaniem. Jak kupić dwa produkty? Tu już odpowiedziałem. W Webwave będzie sklep z Przelewy24. W tym momencie, jeśli chodzi o sklep, tutaj ja mówię, my sami sklepu nie tworzymy, bo to nie ma sensu, ponieważ inni tworzą sklep internetowy, działa dobrze. Jeśli ktoś chce sklep z koszykami, to mamy sobie zintegrować swój sklep na przykład z Shopify. Mamy tu jedną osobę, która tworzy taki sklep u nas. Spójrzcie, to jest strona Webwave. I macie cały sklep internetowy ze wszystkim. Wszystko jest stworzone w Webwave, cały wygląd, a same zakupy są już stworzone w Shopify. Tu się pojawia koszyk, więc można to zrobić w taki sposób na przykład. Dobra, koniec kryptoreklamy. Pracując nad tym, więc podobno, więc pewnie będzie. No, nad tym sklepem, tak jak mówię, no póki co to, jeśli są systemy, które łatwo zintegrować z Webwave, to z naszego punktu widzenia nie ma sensu siedzieć na stworzenie sklepu, ponieważ działają inne. No to tak. Marcin Odeł, ja mam pytanie odnośnie artykułu. Jest to bardzo fajne narzędzie o dużych możliwościach, ale jak dla mnie przydałby się webinar z tego tematu, więc może pomysł następny. A, to pan Marcin do mnie pisał maila dzisiaj. Jak widziałem, przepraszam, zapomniałem odpisać na to maila. No, jest to jakiś pomysł. Jest to jakiś pomysł na webinar, więc czemu nie? Na pewno to nie odbędzie się w przyszłym tygodniu, bo tu, żeby taki nowy webinar, to byśmy musieli trochę czasu poświęcić, żeby go sobie przygotować i żeby trochę rozprawować, czy tak coś będzie, ale pomysł jest dobry i na pewno sobie go zapiszę. Ja sprzedaję w ClickShopie z home.pl, ale pewnie są lepsze, ten akurat nie wejścia design. Czy w Shopify są polskie płatności? No właśnie, czy w Shopify są polskie płatności? Trzeba by się spytać ich dokładnie, jak to działa. Z tego co wiem, tych płatności polskich nie ma. Oprócz tam PayPala powiedzmy, czy tam płatności kartą, więc to zapewne utrudnia działanie, ale są inne systemy sklepowe, jak na przykład Shoplo. Jeśli nie potrzebujecie koszyka, bo naprawdę bardzo często można sprzedawać produkty bez koszyka, to Przelewy24 zupełnie się wystarczą do tego, żeby sobie takie płatności do sklepu podłączyć.